Cześć, w tym nagraniu pokażę Wam, jak wziąć udział, jak przystąpić do Launchpad na giełdzie Binance. Zapraszam do oglądania. Witam Cię na kanale Kryptopodróże, mam na imię Dominik i w tym nagraniu pokażę Ci, jak korzystać z Launchpad na giełdzie Binance. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, tak jak zawsze, pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko, co usłyszysz w tym nagraniu, ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Na samym początku, zanim przejdziemy do konkretów i przeniesiemy się na ekran mojego komputera, muszę powiedzieć o podstawach, czyli aby móc korzystać z Launchpad na giełdzie Binance, wiadomo jest, musimy mieć tam konto. Jeżeli nie masz jeszcze konta na giełdzie Binance, zachęcam Cię do skorzystania z linku, który znajdziesz pod tym nagraniem, ponieważ przygotowałem dla Ciebie zniżkę aż 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy. Po drugie, musimy zakupić sobie na tej giełdzie BNB. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, w filmie, który widzisz teraz w górnym prawym rogu, pokazałem Ci, jak to zrobić krok po kroku, więc wróć sobie do tego nagrania. Zakup BNB, który będzie potrzebny właśnie, aby móc korzystać z Launchpad na tej giełdzie, i przejdziemy do kroku trzeciego. A trzecim krokiem w tym przypadku jest zrobienie KYC, czyli musimy zweryfikować swoje konto na giełdzie Binance. Jeżeli mamy te trzy kroki już za sobą, możemy przejść na ekran mojego komputera. Ok, jeżeli mamy już te trzy pierwsze kroki za sobą, czyli mamy konto na giełdzie Binance zweryfikowane i posiadamy na nim BNB, możemy się zalogować na to konto, klikamy sobie w kostkę Rubika, a następnie szukamy spośród tych wszystkich tutaj opcji Launchpad. I wyświetli się taka strona, ona w przyszłości może wyglądać inaczej, więc się tym nie przestraszcie, to jest normalne, czasami giełda robi update designu, wyglądu, więc to w przyszłości, tak jak mówię, może ulec zmianie. Ale zanim opowiem więcej o Launchpad, muszę wspomnieć o ryzyku, jakie istnieje w przypadku brania udziału właśnie w Launchpad giełdy Binance. Pierwsze ryzyko, jakie przychodzi mi na myśl, jest to oczywiście trzymanie środków na giełdach kryptowalut. Jest to coś, o czym mówię Wam wielokrotnie w filmach na moim kanale, czyli starajmy się nie trzymać pieniędzy kryptowalut na giełdach, ponieważ istnieje ryzyko nawet w przypadku tak dużej giełdy jak giełda Binance, tak bardzo rozpoznawalnej giełdy, że coś złego może stać się z naszymi kryptowalutami. Tak długo jak trzymamy środki na giełdzie, tak długo nie jesteśmy w 100% ich właścicielami. Im lepsza giełda, tym to prawdopodobieństwo jest mniejsze, że coś złego może z naszymi środkami się zdarzyć. Jednak czuję się w obowiązku jako osoba, którą oglądacie, aby Wam o tym wspomnieć. Trzymanie środków na giełdach wiąże się z ryzykiem. Zdaję sobie jednak sprawę, że bardzo dużo osób, a na pewno większość nowych osób na rynku kryptowalut, trzyma swoje tokeny, swoje kryptowaluty na giełdach. Tego się nie powinno robić, ale w praktyce niestety tak jest. A więc jeżeli już to robicie, no to warto czasami korzystać z tego, aby te środki starać się pomnażać. Giełda Binance oferuje takie możliwości, m.in. w Binance Earn, o którym mówiłem Wam wielokrotnie na kanale. W filmie, który widzisz teraz w górnym prawym rogu, pokazałem Ci, jak używać Binance Earn do pomnażania swoich środków, więc zawsze sobie możesz do niego wrócić, ale tutaj oczywiście skupiamy się na Binance Launchpad. Drugie ryzyko, jakie przychodzi mi na myśl, jest to oczywiście ryzyko związane z kursem kryptowaluty BNB. Jeżeli chcecie tylko i wyłącznie zakupić kryptowalutę BNB, aby wziąć udział w Launchpad, tak, przykładowo zakupić za BNB Beta Finance, no to jeżeli przykładowo dzisiaj kupujecie BNB za $400, ono może jutro spaść do $300, trzeba mieć to na uwadze, że po prostu wartość BNB może się zmniejszyć. Natomiast jeżeli trzymacie BNB długoterminowo, ryzyko kursowe tutaj w Waszym przypadku nie gra aż tak dużej roli. Trzecie ryzyko, o którym należy wspomnieć, jest to brak gwarancji alokacji w danym Launchpad. Nawet jeżeli przeznaczymy określoną ilość BNB na ewentualny zakup danych tokenów, to nie mamy gwarancji, że takie tokeny zostaną nam przydzielone. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza biorąc pod uwagę ryzyko drugie, czyli zmienność kursu BNB. Jeżeli tylko i wyłącznie po to kupujesz BNB, aby wziąć udział w Launchpad, no to możesz narazić się na to, że na tym nie zarobisz, a wręcz możesz nawet stracić. I czwarte, ostatnie ryzyko, o którym należy wspomnieć w przypadku Launchpad, jest to, że nawet jeżeli bierzemy w tym udział, dostaniemy tokeny, tak jak w tym przypadku Beta Finance, kupimy je po niby promocyjnej cenie, to nie mamy gwarancji, że ta cena jest faktycznie promocyjna. Po listingu danego tokena na giełdzie Binance może się okazać, że jego cena drastycznie spadnie, bo i zainteresowanie danym tokenem przykładowo będzie znikome. Trzeba mieć to na uwadze, jest tu ryzyko tego, że po prostu dany projekt może nie odnieść sukcesu na tej giełdzie. Ok, to co najgorsze, mamy już za sobą, musiałem wspomnieć o ryzyku, musiałem pokazać Wam minusy, jakie wiążą się z braniem udziału w Launchpad na giełdzie Binance, bo nie każdy to robi, większość osób pokazuje, jakie ogromne pieniądze można tutaj zrobić, a nie każdy mówi, że wiąże się również z tym jakieś ryzyko. Musicie być tego świadomi, zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję.
Jeżeli chodzi o sam Launchpad, pierwszą rzeczą, którą polecam Wam robić, jest to oczywiście regularne odwiedzanie giełdy Binance tutaj w zakładce Launchpad i sprawdzanie, czy niedługo nie pojawi się tutaj jakiś projekt, który będziemy mogli zakupić w promocyjnej cenie, albo załóżcie sobie konto na Twitterze, dodajcie do obserwowanych giełdę Binance, ponieważ oni od czasu do czasu, jeżeli taki projekt ma się tutaj pojawić na platformie, informują również o tym właśnie w social mediach typu Twitter, a więc mając tam na Twitterze na oku giełdę Binance, na pewno nie przegapimy tego, że taki projekt tutaj się pojawi. Jeżeli to mamy pod kontrolą, będziemy wiedzieć, kiedy pojawia się nowy projekt na launchpad giełdy Binance. Kolejną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, o której musimy pamiętać, jest to oczywiście posiadanie kryptowaluty BNB na giełdzie. Tak? To nie jest tak, że dzisiaj zakupicie BNB i dzisiaj możecie wziąć udział w takim launchpad. To tak niestety nie działa. My kryptowalutę BNB musimy posiadać przez dłuższy okres na giełdzie, ponieważ od czasu do czasu, przed tym jak projekt ma się pojawić na launchpad, w którym będziemy chcieli wziąć udział, są robione tak zwane zdjęcia, jest zapisywany balans kryptowaluty BNB, którą posiadamy na tej giełdzie. Możemy mieć to w Binance Earn, w Launchpoolu, na giełdzie Spot, nie ma to znaczenia, tak? Ogólny stan portfela w tym przypadku BNB jest zapisywany, jest podliczany, no i właśnie taką ilość, jaką posiadamy w danym okresie, możemy użyć tutaj, aby wziąć udział w tym launchpad. No i trzecia, chyba najważniejsza rzecz, jest to oczywiście sprawdzenie samego projektu przed decyzją zakupu, tak? Sprawdzamy white paper, sprawdzamy Twitter, sprawdzamy, co ten projekt tak w ogóle oferuje, chce wnieść na rynek, a dopiero później podejmujemy decyzję. Nie robimy tego na chybił trafił, a nuż się uda. No i jeżeli te wszystkie trzy rzeczy mamy pod kontrolą, tak? Czyli wiemy, kiedy projekt się ma pojawić w Launchpad, mamy przygotowane BNB, które trzymamy na giełdzie przez dłuższy okres, sprawdziliśmy projekt, wiemy, co ten projekt wnosi, wówczas przechodzimy do końcowego etapu. Kliknijcie sobie w dany projekt, otworzy Wam się taka strona z informacją, po ile jest dany token, czyli w tym przypadku Beta Finance kosztuje 0.00013828 BNB. Jeżeli zjedziecie sobie troszeczkę w dół, tutaj jest również podana cena w dolarach, dokładnie 0.06 USD. Mamy tutaj również więcej informacji o samym tokenie, możecie sobie to wszystko poczytać. Oczywiście należy to zrobić, tak jak mówiłem, zobaczyć projekt, zanim zdecydujemy się w niego zainwestować swoje pieniądze. Oczywiście mamy tutaj również podaną informację, ile jest tokenów możliwych do zakupu w tym Launchpad, no i czas, kiedy możemy to zrobić. Zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, czyli BNB Holding Calculation Period, czyli to jest data, kiedy to zostało zrobione zdjęcie, kiedy został zapisany stan naszego portfela w BNB, tak? Czyli dokładnie w tym przypadku 30 września o godzinie 2. Jeżeli wówczas miałeś przykładowo 1 BNB na swoim koncie na giełdzie Binance, to właśnie około 1 BNB będziesz mógł użyć do zakupu tych tokenów. Zobaczcie, na tym koncie miałem tylko i wyłącznie 0.15 BNB 30 września o godzinie 2, dlatego tylko i wyłącznie tyle mogę przeznaczyć do zakupu tokenów. I tutaj jeszcze bardzo ważne jest to, aby zapisać sobie tą datę, godzinę, przypomnienie w telefonie ustawić, aby pojawić się tutaj o godzinie 8 października. Tak, oczywiście w przyszłości będzie tutaj inna data. Logujemy się na giełdę Binance, wchodzimy w zakładkę Launchpad, no i tutaj dodajemy subskrypcję. Za chwilę Wam pokażę, jak to zrobić. I zobaczcie, jak już subskrypcja zostanie uruchomiona, wyświetli się oczywiście zegar, który odlicza w dół. Mamy tyle czasu, aby dodać naszą subskrypcję. Pokazane jest oczywiście maksimum BNB, jaką możemy dodać, i klikamy Commit BNB. OK, i teraz możemy wybrać max, czyli wybrać całość, którą mamy dostępną. W tym przypadku max limit to jest 0.15 BNB. Pokazuje mi również balans na koncie Spot Wallet. Jest to 0.20, czyli mam wystarczającą ilość środków, aby dodać maksimum. Zapoznajemy się z zasadami, klikamy Commit Now. Ponownie Commit Now. I tak naprawdę to już wszystko. Środki zostały zablokowane. Pokażę Wam teraz, gdzie one się znajdują. Klikamy sobie Wallet, Earn, następnie Launchpad. I tutaj w tej zakładce wyświetla się ilość BNB, która została zamrożona na czas tego Launchpad. Do tej zakładki możemy również przejść, klikając w tym miejscu Go to LPD Wallet. I zobaczcie, ponownie zostaliśmy przekierowani na tą stronę, na której znajdują się te środki. Czyli jeszcze raz powtórzę to, żeby mieć pewność, że to zrozumieliście. Mamy określoną ilość czasu na to, aby dodać subskrypcję. Środki maksymalne, jakie możemy dodać, znajdują się tutaj w tym miejscu. No i oczywiście o godzinie 12 w tym przypadku, kiedy czas subskrypcji się zakończy, będziemy wiedzieć, ile ludzi dołączyło. W tym momencie jest to 146 400 osób, które przeznaczyły taką ilość BNB na zakup 50 milionów, jak dobrze widzę, tokenów beta po cenie 0.06 USD za jeden token. Następnie mamy calculation period, za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. No i na końcu jest final token distribution. Czyli o 13 dostajemy już nasze tokeny, które zostały nam przydzielone, a to BNB, które zostało niewykorzystane, wraca na nasz portfel Spot.
Ok, i po upływie czasu, który jest przeznaczony na subskrypcję, następuje etap kalkulacji. W tym momencie już nikt dodatkowo nie może dołączyć. Ktoś, kto się spóźnił, ma pecha. Tutaj jest podana ilość osób, która wzięła w tym udział. Suma BNB, która została zamrożona na poczet przyszłych zakupów. No i tak naprawdę teraz dowiemy się, jaka ilość z tych środków, które zamroziliśmy, w moim przypadku 0,15 BNB, zostanie użyta do zakupu tokena Betafina. I tak jak mówiłem poprzednio, może być tak, że cała ta suma zostanie użyta do zakupu tokenów Beta Finance w tym przypadku, a może być również tak, że nawet jednego tokena nie uda nam się zakupić. Na szczęście tylko godzinę musimy czekać na to, aby dowiedzieć się, ile przeznaczymy na zakup tych tokenów, a po godzinie 13 w tym przypadku możemy już na giełdzie te tokeny sprzedać. I tu się właśnie pojawia temat strategii. Jeszcze przed dodaniem środków tutaj w czasie subskrypcji musicie się tak naprawdę zastanowić, co Wy chcecie zrobić z tymi tokenami, które ewentualnie uda Wam się zakupić. Tak jak mówiłem, czytamy white paper, sprawdzamy, co to za projekt. Jeżeli ten projekt jest wartościowy w naszej opinii i możemy kupić tanio jego tokeny, to ten launchpad możemy traktować jako możliwość zakupu tokenów bardzo, bardzo tanio, tak, i trzymać je po prostu długoterminowo, licząc na to, że ten token wzrośnie na wartości w dłuższym okresie. Jest też taka strategia, że bierzemy udział tylko i wyłącznie po to, aby taki token kupić, a następnie od razu go sprzedać, a zysk albo wypłacić, albo użyć na zakup innych tokenów, albo po prostu zwiększyć ilość naszych BNB, dzięki czemu w przyszłym launchpad czy launchpool będziemy mogli użyć te BNB do kolejnych zakupów. Wiadomo, im więcej mamy BNB, tym większa szansa, że dostaniemy więcej tych tokenów, a w konsekwencji w przyszłości więcej na tym zarobimy. Także polecam Wam, tak jak mówię, jeszcze przed podjęciem decyzji, że chcemy wziąć udział w jakimś launchpad, zdecydować, co my tak naprawdę będziemy chcieli zrobić z tymi tokenami. Będzie nam później łatwiej działać, tak? Jeżeli token pojawi się o 13, to nie będziemy dopiero się zastanawiać, czy sprzedać, czy nie sprzedać, bo Wy jeszcze przed otrzymaniem tych tokenów będziecie wiedzieć, co z nimi zrobić. Jeżeli zapytacie o moją strategię, to wygląda ona następująco. Jeżeli jakiś projekt jest naprawdę mocny, a uda mi się zakupić jego tokeny, no to staram się trzymać go długoterminowo. Jeżeli taki projekt mnie zbytnio nie interesuje, a widzę, że jest na nim fajny zarobek, nie wiem, 10-20 razy, to sprzedaję takie tokeny od razu, nie czekam, a zysk zamieniam na USDT, USDC, BUSD, tak? I takie stablecoiny staram się farmić, przykładowo na 50-60% w skali roku. Lub jeżeli widzę, że kryptowaluta BNB jest po atrakcyjnej cenie, staram się zwiększyć jej ilość, aby w kolejnym launchpad czy też launchpool mieć jej większą ilość właśnie na alokację. Dajcie mi znać w komentarzach, jaką Wy macie strategię, jeżeli chodzi o launchpad. Co robicie z tokenami, które uda Wam się tutaj zakupić? I jeszcze jedno, zanim dowiemy się, ile tokenów dostanę, tym razem zachęcam Was, abyście dołączyli na grupę na Telegramie Kryptopodróże, ponieważ tam często informujemy się, że jakiś launchpad, jakiś launchpool, czy inne możliwości, które pojawiły się właśnie na rynku do zgarnięcia ewentualnej kasy. No i zobaczcie, czas kalkulacji również upłynął. Pojawiła się informacja, ile tokenów beta w tym przypadku dostałem, 1.0237. No i taka ilość BNB zostanie z mojego portfela pobrana, a reszta wróci na konto spot. I tutaj macie świetny przykład, mimo że miałem tutaj przeznaczone $68 w tokenie BNB, no to cała ta suma nie została zużyta, ponieważ dużo osób również chciało wziąć w tym udział i alokowało tutaj ogromną ilość BNB. Dlatego jak się domyślacie, im więcej BNB przeznaczycie na taką alokację, tym więcej tokenów możecie po prostu dostać. Przy takiej ilości, takiej kwocie BNB, którą tutaj przeznaczyłem, zysk tutaj będzie naprawdę bardzo mały. Nawet jeżeli ten token nabrałby na wartości 1, 2, 3 dolary, no to taki byłby i mój zysk. A więc widzicie, jeżeli macie małą kwotę, małą ilość BNB, którą możecie przeznaczyć na taki launchpad, na zakup takich tokenów, no to ewentualny zysk również będzie mały, jeżeli dużo osób weźmie w tym udział. Zawsze sobie na to zwróćcie uwagę, zwłaszcza jeżeli decydujecie się na zakup BNB tylko i wyłącznie po to, aby wziąć w tym udział. Jest tutaj również podana informacja, że w przeciągu godziny w tym przypadku ta ilość tokenów oraz mojej kryptowaluty BNB wróci na portfel spot, gdzie klikamy sobie wallet, fiat and spot i właśnie tutaj szukamy tych tokenów, wpisujemy jego nazwę, w tej kolumnie wyskoczy nam ten token i tutaj będzie podana cała ilość dostępnej kryptowaluty, a w przyszłości również pojawi się opcja trade, aby ewentualnie, jeżeli chcemy, móc sprzedać ten token. Także to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że ten film był pomocny, był wartościowy, jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał będzie mógł rozwijać się jeszcze szybciej, a filmy tego typu docierać do jak największej ilości osób, które są zainteresowane rynkiem kryptowalut. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!